The year is 2084. If they told me what the world would become, I would not have believed them. First, there was the nanophage, the disease of transition, a digital plague that swept across the land, killing thousands upon thousands of augmented souls. A heavy cost for meddling with our minds and bodies. Then came the war, the big one, the great decimation. The West killed the East killed the West. There were no winners. Except for Kaiwa. The corporation seized power and forged the Fifth Polish Republic, a crooked empire of blood and ash. There was no one left to oppose them. But still, we endured, and so it goes. The rich get richer as the poor rot away in their hovels, desperately looking for ways to escape reality. I am what they fear, a corporate tool of oppression, a despised leech that creeps into your dreams and feeds of your fears. If you don't remember, if you won't remember, that's when they call me, to access you. To gather evidence, to dredge up whatever's hiding in the darkest corners of your mind. My name is Daniel Lozelski. I'm an observer. Hej, siemano ludziska. Witam was na nowej serii polskiej produkcji twórców takiej gry jak Liars of Fear. Tym razem to nie jest Cyberpunk 2077, ale blisko. Cyberpunkowy klimat, który się toczy w moim rodowym mieście ponoć, czyli w trochę cyberpunkowym Krakowie, gdzie jesteśmy właśnie wcześniej przed chwilą wspomnianym Danielem Lazarskim, chyba tak już nazwisko. Imię spoko, nazwisko niezbyt do zapamiętania na razie. Lekkie Cyberpunk z odrobiną grozy ponoć, gierka dość mroczna, ale ile w tym prawdy, przekonajmy się sami. Tak, była opcja wzdłuża, bo testowałem tylko po prostu gierkę, w tym sensie jak to śmiga na nagrywaniu, więc no, ale jedziemy od nowa. I dla mnie i dla was to coś nowego, nie za fabuły, spoko, ja tylko nagrywam to, w co wcześniej nie grałem. Kraków, kurde, faktycznie Kraków. Come in, Lazarski. Nie jest zgadny, to jest Fiat 126 albo Polonez, tak? Wejdź w interakcję z obiektami ciskając LPM. Aha, dobra. Yeah, I'm here. You okay there? I've been hailing you for the past 5 minutes. I'm fine. I must have dozed off. No rest for the wicked. How's the Dream Eater treating you? Well, I'm not a vegetable yet. Could have fooled me. Alrighty, har. Pożeracz snów, yeah. Serious, Dan. Your signal's all over the place. Have you taken your meds? Jaki lucky? Aha, tak się to wybiera do... Wow. Ty to działa, jak obracam głową, to w lusterku też ten. Ty faktycznie, ej, to jest Polonez chyba, jesteśmy w po... Tutaj taki zarys jakby Poloneza jest. Ale dobra, jeszcze nie, jasny, nie macie o to. Jeszcze nie. Do it now. I need you in good shape. Wciśnij środkowy przycisk z myszy, aby sprawdzić stan zdrowia i zażyć synchronizynę. Okej. Łoż ty w życiu. There you go. Looking better already. Yeah. Wouldn't want me to mess up. Can you see the headlines? Another leech goes berserk. Don't be like that. It's just... Yeah, yeah. Masz dla mnie robotę? What's about? Just checking in or you need me downtown? Nah, just a checkup.
No one left for you to interrogate. Sounds pretty bad. Yep, it's not pretty. The explosion leveled half a block. The place is still on fire. Corporate goons all over the place, securing the area. Covering your tracks, you mean? Oh, just. Careful what you say. This is a monitor channel. Who is this? How'd you get this frequency? Don't you recognize me? Adam? Adam Jensen? Yes. Is it Deus Ex? Well, what's left of me? Dad. What happened? Where have you been all this time? Where are you? Chyba każdy z lat 90 miał taką chyneczkę w samochodzie, nie? Wunderbaum! Zajebiaszy zapach to był. Działał 10 minut, a wziął pół roku. I really thought I could pull it off, you know? I was so close to making a difference. To setting us all free. Ciekawe, czy znajdę swój dom w tej grze. Can't be for nothing. Doesn't matter. Tell me where you are, I'll come and get you. Shit. Dad. For once in your life, just listen to me. Whatever happens, I need you to remember. You're not in control. Adam. Can you hear me? You still there? Adam. God damn it. Dad? Dad. Matriarch, display caller ID. Displaying now. Bro, jaka dbała się o szczegóły. Jak on coś mówi, to w lusterku widać, że rusza ustami. That's new. Ledwo, ale rusza. Matriarch, locate source of last call. Triangulating coordinates. Come on. Location established. Tenement building. Class C district. Jesus. Adam, the stacks. You just had to hit bottom, huh? Rock fucking bottom. Wow. Jakie to odrażające jest. Ale zajebiaszcze dobre. Kozak. I tyle w temacie. Ja współrzędne i Kraków. Spoko. Szukałem na Google mapy. Wpisuję takie sporze, że zobaczymy, gdzie jesteśmy w grze. Które się tak by wyglądało wnętrze. Nie wiem, to blok chyba jest, nie? A... Tak wygląda? Czy my tak to widzimy wszystko dziwnie? Tak cybernetycznie? No hej. Dzień dobry. Get out. Easy there, Tin Man. I'm not looking for trouble. Oh, tenant? Huh? Nie. I don't live in this dump, if that's what you're asking. State or business. Uh,
I'm leading an investigation. KPD. Kraków Police Department, mam rozumieć? KPD. One of your tenants is my business. Tenant? Lehman. Grabiński. Grabiński. Leon Grabiński. Tenant. Oh. Apartment 7. Ground floor. Through the courtyard. Turn right, turn left. Straight ahead, turn right. Prawo, lewo, przód. Yeah, lewo. I got it. Backwards and forwards. Thanks. Door open. Taki bardzo... Zrób to sam. Zbuduj swój własny hełm VR już dziś. Grubo. Taki bardzo... Trzyma zapas słów dla siebie chyba. Pchnij drzwi. A, tak się otwiera. No, widać, że twórcy daje sobie fir. O, ty w życiu. I momentalne skojarzenie z Half-Life'em drugim. Wow. Nie, no to on chyba tylko tak widzi ten świat dziwnie. Bo aż tak mi się karta graficzna zrąbała, w to wątpię. Dobra. Choć Half-Life 2 w epizodzie którymś miałem tak. Chyba nie wiem, czy to wina chyba bibliotek było, że miałem takie artefakty graficzne, takie różowe czarne kwadraciki, nie? Raczej znajome dla większości graczy. Widok. Okej. Wow. Jezus, jakie dźwięki. Coś tu przyszło, jakaś taka jakby bestia, nie? Słyszeliście to? Jak... No. No to jest siódemka, tak? 007. Przypadek, że taki numer twórcy wybrali? Ja może zamknę drzwi tak na zaś. Dziękuję. Okej. Okay. Oh shit. Wow. Oh my god. Oh shit. Filunia? Ja pierdykam. Bo on głowy nie ma. Wow. Dispatch, this is Lazarski, ID 656210. Can anyone hear me? Great. Fucking great. Okay, Dan. Maybe it's not him. Doesn't have to be. Ja pierdzielę. Dobra. Operational efficiency restored. Chyba się uspokoił trochę, ziomek. This is Lazarski 656210. Setting up a crime scene. Okej, okay, ciśnij E, aby włączyć wizję elektromagnetyczną. Kompas ofiary? Victim is equipped with an ID mixer. Identification not possible. Damn it. Okej, okay, tutaj coś mamy też. HN. Gotta start somewhere. Six million volts wasn't enough. Ciśnij Q, aby włączyć wizję biologiczną. To są jakieś szpony. Erratic cutting pattern, indicating the killer was in a frenzy. Hej, na wstępie chciałbym ci podziękować za to, że jesteś, bo właśnie takich widzów jak ty cenię, którzy nie są jedynie na streamach, ale też i na materiałach, które tutaj dla was właśnie nagrywam, montuję, wysyłam. Z tej właśnie jakby okazji
Chciałbym cię wynagrodzić, drogi widzu, jeśli jesteś pierwszy, który ogląda właśnie ten moment materiału i pierwszy, który nie posiada gry pewnej. Layers of Fear, gra twórców gry, co właśnie u mnie teraz oglądasz, Observer. Mam tu dla ciebie mały kodzik. Pytanie tylko, czy zadziała. Z mojej strony w ogóle go nie wykorzystywałem, więc jeśli jesteś pierwszy, który wpisuje ten kod, powinno śmigać. Gra na Steamie. Wpisujesz ten kod na Steama i działa. Jedna tylko prośba. Jeśli zadziała kod, znaczy jeśli wpiszesz jako pierwszy ten kod, jakbyś mógł wpisać w komentarzu, że kod ów wykorzystałeś i cieszysz się z gry, to będzie dla mnie miła informacja. Dodatkowo będę się cieszył, że faktycznie ktoś dotarł tak daleko w tym materiale. Raz na jakiś czas możliwe, że w materiałach będę dawał właśnie darmowe kodziki do różnych gierek. Raz na jakiś czas. Kto pierwszy, ten lepszy. Znacie te zasady. I tyle. Już pokazuję kodzik. Oczywiście teraz jeśli nie będzie widoczny, chociaż w sumie jest, ale mimo wszystko jeszcze wpiszę na dole, tu gdzieś na dole pewnie, czy tam po boku. To jest właśnie moment, gdy możesz pauzę włączyć i sobie przepisać. Gdzieś tu po boku też będzie wyraźniej podany ten kod, więc bez obaw, jak nie widzisz na nagraniu. I tak jak mówiłem, jeszcze raz dziękuję za to, że jesteś takich właśnie widzów najbardziej cenię jak ty. I przypominam, to jest na Steama, więc wpisuj i miłego oglądania, ciąg dalszego, Observer. Trzymaj się i cóż, miłego dalszego seansu. Hej. Dobra, szukamy dalej. A jeszcze tu. Nie, to już zbadałem. ID check. Failed. Time of death. About an hour ago. Before he called me. A, czyli to jednak nie jest nasz synek. To już coś. Nie może ocalić danych badań. Słabo. Okej, okay, mamy tu jeszcze coś ciekawego? O, tu coś jest. Ramka holograficzna. A! O! 13 kwietnia, 68. Wow, jaka interakcja ze światem. Tu coś jest? Niezupełnie. Tu też czysto. Chyba, że jakieś biologiczne. Ale nic nie widzę. Zarąbiste są te filtry. O, tu co jest? Controlled substance 45F. Better known as feed. You'd never touch this one. A, okej, okay, dobra, to stawmy to na miejsce. Tutaj czyściutko w lodóweczce, tutaj w płeczce też czyściutko, dobra, no to o. O! Bingo. O! Tylko, pewnie muszę. No właśnie, kod wpisać, tylko że. Kodu nie znam. Coś było do otworzenia. Nic tu. Nic. O. Chiron Incorporated. High level clearance. Looks genuine, but it's expired. Alazarski. Chiron Incorporation. Poziom dostępu A. Ważność karty wygasła. Czyli tak jak mówił. O, tu coś mamy do zeskanowania. Collateral damage or evidence disposal. Aha, dobra, tu jeszcze coś było. Procesor, chyba. Tak, no raczej, no dokładnie. Okej, okay. Tu jeszcze coś w ogóle. A, tego się nie da. Ty, a może to będzie? Tak. Printed on real paper. A little archaic for you, Adam. A, 1984, sprawdźmy to. To jest fascynujące trochę.
1984, tak? 1984. Jest. Dobra, pięknie. I co teraz? Wow. Aż strach podchodzić. Ale dobra, zerknijmy. Co my tu mamy? Komputer osobisty. Wykryto nielicencjonowane oprogramowanie. No pięknie. Coś mogę tu uruchomić czy coś? Nie wiem. O, no nie? Nie, no nic tu. A, tu coś jest. A, synchronizyna. Okej. Okay. A, tu coś jest. Poczta. Oni wiedzą. Słuchaj, wiem, że jesteś wiecznie zapiekany i w ogóle, ale musimy pogadać. Teraz. Myślę, że mnie wykryli. Tym razem na serio. Jestem prawie pewna, że ktoś mnie wczoraj śledził aż pod dom. A dzisiaj widziałam przez okno jakiegoś dziwnego typa, który po prostu tam stał i się gapił. Jeśli nie możesz zagwarantować mojego bezpieczeństwa, to odpadam. Mam wystarczająco dużo innych problemów. Figunia? O, normalnie mi tu samoloty jeszcze niestety latają, kurka, i trochę niepotrzebnego głosu się zbiera w mikrofonie. Odpowiedź, komplikacje. Jeśli chodzi o naszą małą przemytniczkę, to nic się nie martw. Poradzę sobie z nią. Ona nie jest z naszego świata i wiesz, to wszystko ją przerasta. Od prostego umysłu nie można zbyt wiele wymagać. Na razie skup się na pracy, a sprawy kadrowe zostaw mi. Zachowaj spokój i skoncentruj się na tym, co jest naprawdę istotne. J. Postscriptum. Cieszę się, że podoba ci się obraz. Wydaje mi się, że uchwyciłem esencję naszego przedsięwzięcia. Śródmiejskie piekło. Tragiczny wypadek czy atak wywrotowców. Dane uszkodzone wszędzie. System bezpieczeństwa. Otwórz bramę. Leaving the crime scene. Aha, bo... Albo co, tu jakieś... Albo drzwi chyba się jakieś zamknęły, żeby stąd wyjść. Aha! W tym cały myk był. Płyta główna. Świetnie, na cholerę mi. A, to tylko światełka, diody. No dobra, to chyba tutaj ciekawe, gdzie stracił głowę. No właśnie, to jest dobre pytanie. Gdzie jest w ogóle głowa? Tutaj też jakaś książka. O, to też się przyda. Jak tam w ogóle mój stan? Chyba w normie. Okej, okay, opuść mieszkanie, zbadaj miejsce zbrodni. Bez głowy, może to nie on, to nie może być on. Powinien przeszukać to miejsce, może znajdę jakieś poszlaki. No jakie poszlaki chcesz ty jeszcze? Ja tu już nic chyba nie znajdę, szczerze mówiąc. To już zeskanowane. Chyba, że... Na chwilę. A, to już skanowałem. Dobra, krew prowadzi tutaj. Wezmę te szpony. Tak to wygląda, jakby ci się tam na przykład, nie wiem, wspinał. To zadanie opcjonalne dalej jest. Kurde. Nie mam zielonego pojęcia, co jeszcze mogę szukać. Nie no, to już jak nic, wszystko przeszukałem moim skromnym zdaniem. Tu
pazurów żadnych już nie widać w sumie. Tu jakaś krew jak pies chyba. A nie. No nie zabrałem. Jezus. Dalej czegoś chyba nie znalazłem. No nie da mi to chyba spokoju, nie? Teraz. Tak mi... Chyba, że tu gdzieś faktycznie jest głowa, nie wiem. Zupełnie nic tu nie ma. Też jakieś odrobinki krwi niby były, ale... Też nic konkretnego. Ale dziwnie tak wszystko zaczęło pracować nagle, nie? Jak już miałem wychodzić też. No dobra, nic tu już faktycznie nie ma do... Jesus. Wow. This is a sanctuary blocked over procedure. There is no need for concern. Put in your heart. Boże, co tu się wyprawia? Wow. Kurde, co ja biedny mam teraz zrobić, ha? O. Okej. Chyba wróciło wszystko do normy. Przesłuchaj sąsiadów. KPD, I need to talk to you. Get away from me, man! I got a piece on me, and I ain't afraid to use it. No, you don't. Now calm down. I'm just looking for some answers. Oh, I know how you get your answers. I got nothing to tell you. Okay. Ej, tak gra cały czas w grę, jak wiem. Jakbym czegoś jednak nie znalazł w tym mieszkaniu. A jak go przy... Nie no, ładnie. Ładnie go... Aaaa! The head was removed post-mortem. It's possible the killer took it. Motive unclear. Może teraz? Jednak nie. No to kart to już widziałem. A jeszcze tu jest jeszcze jedna półka. Ale w środku już nic nie ma. To jest laptop, ale go zeskanować nie można. Tylko... A. Aha. O, jaka fajna.
Książka, którą widziałem. Tu niby też coś jest. Ale procesor też widziałem, znaczy płytę główną. Nie, no już nic zupełnie nie ma. Chociaż? Nie da dostać do póki. Dobra, wiecie co, chrzanić to. Najwyżej beznadziejny ze mnie będzie detektyw. Trudno. Idziemy dalej. Myślę sobie, że E to jest. To nie jest interakcja. We hope you're having a positively peachy day. Oh, we sure do. No, Boże. But you can leave your message after the beep, and we'll get back to you as soon as we're home. Yay! Oh, I mean, beep! Boże, dobrze, że ich nie ma jednak w domu. Nie chciałbym chyba z nimi gadać. Jesus. No, po prostu Joker i Harley Quinn. Jak... Ty. Tutaj coś sugerowało dziwnie. Dobra, nieważne. Zostawmy już ten pokój. What? What do you want? Got a minute, sir? KPD. Oh god, they're here! The cleaners are here! Aha. Okej, okay. Już co. Boże. Idziemy dalej. Aby większość rozmów tak wyglądała. Okej, tu nikogo nie ma. Hey PD, I need to talk to you. You broke it! No, you broke it! Nuh-uh! Will you get these kids to shut up? I'm fucking talking here! Yeah, what's this about? Is everything alright in there? What? Oh, yeah! You know how kids are these days. Do I? Yeah. You gotta be strict with them, or they'll just walk all over you. Usually, I just sit them down in front of the projectors. Keeps them nice and quiet. But the thing just went and died on cheap American crap. Do you know the tenant in apartment 7? Dad, Tommy's picking on me! Shut up, snitch. I thought I told you to shut up! 7, huh? Nah, can't say that I know the guy. Okay, so it's a guy. Yeah, well, seen him once or twice. I might have a vague recollection. Could you give me a vague description? Maybe. What's it to you? My son might have been staying in that apartment. I'm trying to find him. Well, why don't you tell me what he looks like? I'll let you know if it rings a bell. We lost touch. It's been a while. Huh. Sign of the times, I guess. See, I'm a family man myself. You shut up! No, you shut up! No, you! I swear, if you don't shut up this instant... No, rzeczywiście najważniejsza. So, can you describe him or what? Young, probably in his 20s. Medium height, medium built. He wasn't very memorable. Have you seen anything suspicious around the building? Any strangers skulking around? Nah, I don't pay much attention to the other tenants. Bunch of losers. A lot of. You are so dumb. Not as dumb as you are. Nuh-uh, you're way dumber. Shut the fuck up! Not upstanding citizens like you. Cut your ass.
Good thing we'll be getting out of this dump soon. Is that right? Yep, I've been working my way up. I even filed for a status upgrade. Once that goes through, we'll be moving to a B-class district in no time. Yeah, good luck with that. Okej, dobra. Tutaj nikogo nie było. Tutaj też cisza. Tutaj też. Jakoś mnie to nie smuci, że nie ma tych sąsiadów. Nie. Jeden. A tu raczej nie będzie ten. A chwila, tam było. Środkowy przycisk myszy, by zhakować. Okej. I? A, i to samo, tak? Okej. Kurczę, myślałem, że to jakaś minigierka będzie, ale jednak... Jednak nie. No dobra. I co? O, otwarte. Dobra. Wow. Tutaj też ci... Oho. Shit. Jakieś szafeczki, a w szafeczkach... W sumie nic. Come to the door, please. Just wanna talk. Who are you? Did Chiron send you? I'm with the KPD, if that's what you're asking. Seriously? We haven't had a cop around these parts in... never, I guess. Well, you've got one now. Yeah, good luck. You're gonna fucking need it. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda w ogóle miasto, nie? W tej grze. Drzwi otwarte. Wow. Is mom gonna be alright? Okej. Wiadomość niedostarczona. Na samym co wiadomość nie mogła zostać dostarczona do jednego lub więcej odbiorców. Zawartość zablokowana przez Chironet Firewall. Pierwana wiadomość. Droga Anno, kiedy będziesz czytać tę wiadomość, mnie już nie będzie na tym świecie. Szczegóły są nieistotne. Chcę tylko, byś wiedziała, że odszedłem na własnych warunkach. Nie proszę o należyty pochówek. Bóg jeden wie, że nie jesteś mi nic winna. Poza tym, kiedy czyściciele uporają się z tym miejscem, nie będzie już czego pochować. Chciałbym tylko, abyś wiedziała, iż pomimo wszystkich moich wad kochałem cię. Tak samo jak kochałem twoją matkę. Kiedy choroba ją pochłonęła, część mnie zmarła tamtego dnia. Najprostsze przejawy uczucia stały się dla mnie obce. Stało się bolesnym wspomnieniem tego, co straciłem. Nie usprawiedliwiam się. Wiem, przez co musiałaś przejść. Chciałem tylko ci to powiedzieć. Tak bardzo się cieszę, że udało ci się wyrwać z tego bagna i znaleźć kogoś wartego twojej miłości. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Kocham cię, tata. O cholera. No i najgorsze to, że ta wiadomość nie doszła. Voice from below. Nie wierz się w ich kłamstwa, zaraza wciąż panuje. Bracie i siostry w udręce, jeśli jesteście na bieżąco Chironową propagandą, zapewne słyszeliście najnowsze wytryski korpo mądrości naszego ministra zdrowia. Jeśli nie, to oto skrócona wersja. I powiadam wszystkim, którzy zwierzyli się w całą paniki. Zawierzyli. Nie ma żadnego powodu do obaw. Nanofagium nie stanowi już zagrożenia. Oczyściliśmy nasze oprogramowanie i uwolniliśmy się od zarazy. Wierni obywatele, którzy stosują odpowiedzialną implantację, nie mają czego się bać. Skomentuję to w trzech słowach. Gówno, kurwa, prawda. Teraz powiem wam, jak się sprawy mają. O ile nie jesteś jednym ze szczęśliwych tupolizów z klasy A i nam masz nowiutkiego zestawu implantów, albo czas pewnie tego nie czytasz, nanofagium wciąż stanowi realne zagrożenie. W tym roku mieliśmy już trzy pierwotne potwierdzone przypadki, z których jeden doprowadził do małej epidemii. Na szczęście udało nam się
ograniczyć liczbę ofiar. Wiem, co myślisz. 3 przypadki, wielkie halo. Widać, nigdy nie dane ci było siedzieć w strefie kwarantanny. Dla mieszkańców sektorów z klasy C, nawet jeden przypadek to o jeden za dużo. No dobra, to konkretnie, co robić, żeby obronić się przed zarazą? Przede wszystkim lepiej zapobiegać niż leczyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę znikomą przeżywalność choroby. Chorych. Kiedy zaraza uderza, zwykle jest już za późno, więc jeśli chcecie uniknąć zakażenia, zwracajcie uwagę na następujące objawy. Po pierwsze, gorączka. Nawet najmniejszy wzrost temperatury może zwiastować chorobę. Fakium zaczyna powoli na starcie przypomina grypę. Jeśli więc kiepsko się ostatnio czujesz, to bierz dupę w drogi i zasuwaj do najbliższej kliniki się przeskanować na wszelki wypadek. Po drugie, nieprawidłowości w działaniu implantów. Tu się zaczynają schody. Zakładając, że podobnie jak większość z nas, nie możesz sobie pozwolić na regularne serwisowanie, pewnie przyzwyczaiłeś się do okazjonalnych spazmów sztucznej ręki czy kopnięcia prądem w potylicy. Jeśli jednak objawy te zaczynają występować częściej niż zwykle, to trzeba zrobić sobie przegląd. Po trzecie, dziwne zachowanie. Raz na jakiś czas warto zwrócić łeb od projektora i rzucić okiem na sąsiadów. Jeśli ktoś zachowuje się dziwnie niż zwykle, gada do siebie, krzywo łazi, coś może być na rzeczy. Zakładając, że nie jest spruty albo naćpany, trochę zainteresowania się nie zabije. Jego brak może. Po czwarte, stan zapalny spojeń. Skóra przy implancie czerwienieje i zaczyna swędzieć? Zła nowina, możesz być zakażony. Dobra nowina, też nie wyrok śmierci. W naszych klinikach nieraz wykonano zabiegi ekstrakcji i w przeciwieństwie do korporacyjnych czyścicieli zazwyczaj nie zabijamy pacjentów tak długo, jak nie widać ran nanitowych. Wciąż jest nadzieja. Jeśli rany się pojawiły, pewnie i tak nie zauważyłeś, bo właśnie odchodzisz od zmysłów i żegasz krwią. Jeśli wypatrzycie te objawy u siebie albo sąsiadów, natychmiast dajcie cynk jednej z naszych klinik. Jeśli nie wiecie, jak nas znaleźć, popytajcie. Mamy oczy i uszy w każdym sektorze C, więc w końcu was znajdziemy. A teraz coś, czego na pewno nie powinniście robić. Po pierwsze, nie panikować. Zaraza uderza dość rzadko. Mieliśmy niezliczone doniesienia o przypadkach, które okazały się gołębią grypą albo aforem implantów. Po drugie, nie być idiotą. W ciągu ostatnich paru miesięcy mieliśmy dziesiątki przypadków samosądów na domniemanych nosicielach. Jakby co, gówno wam to da. Jeśli osobnik faktycznie jest chory, to wszyscy dookoła pewnie też. Jedzicie na jednym wózku. Po trzecie, nie donosić do korporacji. Wbijcie sobie jedno do łbów. Czyściciele nie są waszymi kumplami. Nie pomogą wam. W najlepszym razie urządzą kwarantannę w całym budynku i skorzystają z okazji, żeby przeczesać go pod kątem wywrotowych materiałów. W najgorszym razie ci, których nie zabiją, skończą jako świnki doświadczalne dla chirurgowych naukowców. Jeśli do tego dojdzie, lepiej od razu ze sobą skończyć. Wyskoczyć przez okno, rozwalić sobie łeb, cokolwiek, byle raz, a dobrze. Nie podziękujecie mi, ale przeciwnym razie pożałujecie. Boże. Niezła chora Siza w tym programie. Znów przeklęty pają. Łoż ty, minigierka w grze. Haha, bajer. Okej. Menu. Drugi poziom. I ta muzyczka. Boże, gdyby takie gry teraz były. Mamy. Aha, reszta nie było. Szkoda. Nie wierzę. Mamy rok 2089 chyba, tak? Czy coś tego typu. Gdyby tak gry wyglądały na takie czasy, no to trochę tak słabo, no ale to jest zupełnie inny uniwersum niż to, co mamy w życiu, nie? O, to może... A, bo to lodówka jest. A nie, serwerownia. Ale nic chyba nie zeskanuje. Dobra. To są jakieś drzwi, ale nie można ich otworzyć. Łoż! Łopycie!
Usuńcie swoje implanty. Ja pierdykam, to jest ten koleś właśnie. Łoż ty w życiu. Ja pierdziele, ale mrok. Janet left the door open. Okej, zerknijmy jeszcze tutaj. Co my tu mamy? Czy w ogóle coś mamy? O, tu coś jest. A. 500 mg synchronizyna. Silny stabilizator augmentacji. Rygorystyczna kontrola dawkowania wskazana. Synchrozine refilled. Okej. Polski samolot. Kurczę, jak to fajnie grać w grę, która się toczy w Polsce. Takie coś zupełnie... Fajne takie uczucie mimo wszystko. Chociaż nie przypomina to, co mamy w Polsce tak naprawdę, ale jednak kurczę... Sama tam myśl, nie? O kurde, fiacik. Okej, to nic ciekawego. Tu jest komputer jeszcze. Szanowny panie Jurkowski, Jakkolwiek bardzo szanujemy pana nienaganną służbę oraz poświęcenie, jakie pan wykazał dla ojczyzny, nasza organizacja wymaga od naszych dzielnych weteranów ciągłej aktywności zawodowej. Wsparcie finansowe uwarunkowane jest przedstawieniem zaświadczenia o stałym zatrudnieniu klasy B. Niestety pańskie obecne stanowisko dozorcy nie spełnia naszych wymogów. Zważywszy na te okoliczności, musimy z przykrością odmówić pańskiej prośbie oraz anulować pańskie uczestnictwo w programie ze skutkiem natychmiastowym. Poczynając od dnia dzisiejszego, fundusz rentowy dla weteranów przestanie refundować okresowy przegląd pańskich protez cybernetycznych z poważaniem. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne na Rzecz Weteranów. Odpowiedź została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać. Koniec z tym. Dobra, starczy już czego dobrego. Weteran czy nie, mam to gdzieś. Jeszcze jedna wiadomość, a dorwę cię i spuszczę takich pierdol, że ci wszystkie śruby ze łba powypadają. Moja matka ma już dość, powtarzając ci raz po raz, że jej mąż, a mój ojciec nie żyje od 18 lat. Pogodziła się z tym, jak my wszyscy. Nikt nie chce żyć przeszłością, nieustannie przeżywając dawne tragedie. Mówię ci więc po raz ostatni. Mike Jaworski nie żyje. Od dawna. Niech ci to ktoś wtłoczy do tego pustego łba. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale tym razem zapamiętaj, nawet jeśli przez to zapomnisz, kiedy masz się wysrać. Jeszcze jedna taka wiadomość i rozjąłem ci ten blaszany ryj. Uznaj to za ostatnie ostrzeżenie. Bardzo słodko. Mur trzyma się mocno. Nasi dzielni chłopcy i dziewczęta nieustannie strzegą nas przed dzikimi hordami ze wschodu. W ciemności rozbrzmiewa wystrzał. Michał, młody żołnierz stojący tuż obok mnie, momentalnie odwraca się w stronę muru. Jego wzrok jest przeszywający, bez chwili namysłu pędzi w stronę muru, imponującego kolasa z stali i betonu. Używając wzmocnionych nóg, upominek oddziału badawczego Chironu, wskazuje na niego jednym susem. Wskakuje. Kieruje lufę w mrok. Jego cybernetyczne oczy skanują horyzont w poszukiwaniu wroga. Jego towarzysze nieugięci i zdeterminowani wstrzymują oddech w oczekiwaniu na rozkaz. Co tym razem? Samotny maruder? Czy frontalny atak jednego z niezliczonych oddziałów podjazdowych przemierzających te przeklęte ziemię? Gdy w końcu przemawia, przeszywają mnie dreszcze. Czysto. Na wschodzie bez zmian, przynajmniej na razie. Pilnowanie muru potrafi dać w kość, wyznaje następny. Dnia ranka Michał, ale to także przywilej. Pozostali żołnierze w kantynie kiwają z aprobatą głowami. Michał przedstawia mi resztę członków oddziału, dla niektórych to już druga albo trzecia tura. Po kilku twardych uściskach dłoni raczą mnie opowieściami ze swej służby. Każda zapiera dech bardziej od poprzedniej. Kiedy pytam, co motywuje do tak heroicznych czynów, Michał pochyla głowę zawstydzony. Tutaj chyba nikt nie uważa siebie za bohatera, a na pewno nie ja. My widzimy to tak. Jesteśmy częścią czegoś znacznie większego. Czegoś, co zaczęło się od naszych ojców walczących w wielkiej wojnie. Ach, tak, wielka wojna. Cóż za eufemistyczna nazwa dla największego konfliktu zbrojnego naszych czasów, znanego nam jako wielkie zdziesiętkowanie.
Nazwa nie jest, nazwa nie nadana, by umniejszyć jej znaczenie, lecz aby uprościć, nadać sens tej bezprecedensowej tragedii, która pochłonęła kwiat naszego społeczeństwa, w której dzielni młodzi patrioci oddali życie w obronie naszego stylu życia, nie całego naszego jestestwa. Czego? Walcząc z barbarzyńcami ze wschodu. W ogniu, który zgładził stary świat, my wykuliśmy naszą wspaniałą republikę. Do wszystkich bohaterów, którzy oddali zdrowie i życie w czasie wielkiego zdziesiątkowania, oddajemy wam cześć. Choć oddanie żołnierzy nie budzi wątpliwości, ich służba jest znośniejsza ze sprawą pomocy oferowanej przez Radę Bezpieczeństwa i czołowych naukowców Chironu. Michał zgadza się bez wahania. Gdyby nie korporacja, wielu z nas nie dożyłoby dzisiejszego dnia. Spójrz na tę cudeńkę. Mówi z czułością, poklepując protezy nóg. Bez nich byłbym kaleką i marniał w jakimś hospicjum. Nie mogłem służyć współobywatelom. Dzięki ich Chironowi mogę dalej służyć naszemu wspaniałemu społeczeństwu. Oto słowa prawdziwego patrioty. Nie zapominajmy, że Chiron dba o naszych chłopców i dziewczęta, nie tylko na polu bitwy. Nasz program rehabilitacyjny weteranów pozwala tym, którzy nie mogą już spełnić służby, powrócić na łono społeczeństwa i wieść pełne i satysfakcjonujące życie, gdy ich dni chwały przemijają. O, u niego też można pograć. Trzeci poziom. Patrzcie. Dobra, też pogramy to i będziemy kończyć. Trzeba to przemyśleć. Aj, to było głupie. Chociaż z drugiej strony... Pięknie. Aj, to by było na tyle. To już nic innego nie ma? A chwila. Okej, nazwisko. O! NH. Agent. Helena Novak, apartment 104. And Hannah Nader, apartment 106. Both on the same floor. Czyli na pierwszym piętrze 104 i 106. Dobra. Ech, polskie nazwiska i imiona. To fajnie zobaczyć w końcu w grze, nie? Dobra, Jezus. You again? Not a good idea to sneak up on me, you know. Need to get out. No pierdź, chłopie. I had to check the tenant register. Authorized personnel only. Well, I was in a hurry. And the door was open. Authorized personnel only. Police business. I know what I'm doing. Ja pierdykam, jak mnie chłopie wystraszył. What you are? Oh yeah? Back during war. Took one alive. Sent for one. No few. To get into his head. You fought in the big one. Is that why you got all this junk in you? Plasma sweep. Ale fajny jest ten filtr, jak obracamy głową, to zauważcie, jakie piksele się pojawiają. To nie wina jakości materiału, tylko właśnie taki cybernetyczny jakby... Takie odczucie, jak ten pół człowiek, pół robot widzi, nie? Gdy, jak mu filtruje obraz. Bardzo fajny myk. What can you tell me about the tenant in apartment 7? Tenant? Yeah, tenant. How long has he been living there? Yeah, maybe longer. Not good with time. You ever talked to him? Didn't get out much. None of them do. All right, Tin Man. Let me know if it comes back to you. Something triggered the lockdown. Trying to get it open. Rudy and I.
You think it might be the nanophage? You had any recent outbreaks? No. Last one. Long time ago. Down by the river. All the implants. Bad. The implants. I take it Rudy's the robot? Multifunction service and maintenance. Drone. Don't lose it. Yeah, czyli pewnie to autko jakby. Wanders off. Sometimes. Need to track manually. Can we lift the lockdown from the inside somehow? Or get a message out? No. Keep people in. Oho, coś czuję, że to mieszkanie, znaczy ten blok, to będzie jedyna lokacja, jaką będziemy zwiedzać w tej grze. We all know how that last one used to work. Right, I'm heading out. Can you give me full access to the building? Assistance. Unstable. I looked what I could. Thanks. You better stay here. There might be some very nasty people out there. Nasty? Bad. Look, just stay safe. You know what? I never got your name. I'm Dan. Name? Janusz. Janus. Like a Roman god. You know. Nie czuję. I gave you a hard time earlier. Good to meet you. Janus. Janusz Dozorca. No dobra, moi drodzy, tu zakończymy dzisiejszy odcinek, który... O, medal. Trochę jednak zeszło nam. Jest nieśmiertelny pewnie Janusza. No tak. Jutkowski Janusz. Chłopie, ale żeś mnie wystraszył. Okej, to tu zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba i widzimy się już niebawem w kolejnym. Trzymajcie się. Hejos.